Włącz. Raz, raz. Jest, jest. Dzisiaj, kiedy się modliłam rano, w ogóle jak się modlę, to wrzucam wszystkie troski na Jezusa. I dzisiaj przyszła mi do głowy melodia Don't Worry, Be Happy. Kto jest starszy, pamięta? Chcę wam to zaśpiewać, bo od razu przyszły mi słowa. To jest prosty, tak, przepraszam. To jest o tym krótki song. Kiedy martwisz się, to błąd bez troski. Plan prosty. Gdy zmartwienie swe rozważasz, ono zaraz się pomnaża bez troski. Plan prosty. Bez troski. Plan boski. Taki plan ma Pan Twój dziś, że bez troską możesz żyć bez troski. Pan prosty. Więc martwieniom powiedz cześć. Już nie musisz tego nieść bez troski. Plan prosty. Jeśli do Twojego życia kiedyś ktoś powiedział, tak jak do mojego, że Pan ma dla Ciebie plan, to właśnie podstawowym planem jest to, żeby wszystkie troski zrzucić na Niego. I dopiero wtedy staje się wszystko wyraźne. I mam jeszcze jedno słowo. Modliłam się po drodze jadąc tutaj i dokładnie o tym mówiliśmy. O poświęceniu swojego życia. Chcę wam powiedzieć, co dostałam. Co jest posolone, to jest zabezpieczone. Tylko to, co jest poświęcone, jest zabezpieczone. I o tym dzisiaj mówił Michał. Ja zrozumiałam to, że jesteśmy wykupieni za potężną cenę. Jesteśmy już własnością nabytą. Ale jeśli my nie chodzimy w świadomości tego, że jesteśmy nabyci i nie oddamy tego tak naprawdę, tak? Czyli nie poświęcimy, nie oddzielimy się, to, co jest zachowane dla nas, dotknie śmierć. Tak jak Ananiasz i Safira zachowali coś dla siebie i dotknęła ich śmierć. Nas oczywiście tak śmierć nie dotknie, że padniemy od razu trupem. Chociaż nie wiem, do jakiego momentu dojdziemy. Ale jak masz coś, czego nie oddałeś temu, który to nabrał, nie poświęciłeś, to tam wchodzi śmierć. Co jest poświęcone, jest zabezpieczone.